14 maja w całym kraju odbyła się kolejna noc muzeów. W Będzinie do późnych godzin nocnych można było bezpłatnie zwiedzać zamek, podziemia oraz Pałac Mieroszewskich. Ta niecodzienna możliwość odwiedzenia wszystkich tych instytucji odrobinę późniejszą porą, co też daje odpowiedni klimat. Myślę, że w towarzystwie najbliższych, korzystając z tych wszystkich atrakcji, których przygotowaliśmy specjalnie dla mieszkańców Będzina, no i mam nadzieję też również okolicznych miast. Nocy muzeów w Pałacu Mieroszewskich towarzyszyła impreza w klimacie dwudziestolecia międzywojennego, w czasach, kiedy pałac zamieszkiwała rodzina Kronkowskich. Na terenie pałacowo-parkowym można było również zobaczyć pokazy grupy rekonstrukcyjnej, m.in. fechtunek i kadryl. Od 1913 roku do wybuchu II wojny światowej w pałacu zamieszkiwała rodzina Kronkowskich i do pałacu przyjeżdżali ułani 15 pułku, ułani poznańscy pod dowództwem Jerzego Andersa, jest to brat Władysława Andersa. Państwo Kronkowscy przyjmowali ich co roku, zamieszkiwali tutaj w jednej z oficyn. I dlatego w tym roku ułani dają tutaj pokazy. Jak co roku ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się urokliwy będziński zamek. Dodatkowo o średniowieczny rycerski klimat zadbało Bractwo Rycerskie Zamku Będzin. Między innymi tutaj chłopców można zobaczyć, którzy rzucają do wyimaginowanego dzika włóczniami. Można powiedzieć, że to takie swoiste uczenie się polowania, jakby to było w średniowieczu. Dodatkowo mamy chłopców, którzy, naszych rycerzy, którzy sobie obozują, pokazują chłopakom, dzieciom głównie, z tego co widzę, walki na miecze, więc że tak powiem 100% rycerskiego kunsztu. Z kolei kunszt taneczny można było udoskonalać pod będzińskimi podziemiami, gdzie oczekiwała długa kolejka chętnych do zwiedzania. Atrakcji nie brakowało też w samych podziemiach. Co warto podkreślić, wśród bardzo dużej liczby zwiedzających byli także mieszkańcy sąsiednich miast, a nawet mieszkańcy Śląska. Średniowieczny zamek, który jeden z pierwszych, który został odnowiony, także 2-3 razy do roku wracam do Będzina, także to jest jedno z moich ukochanych miast tutaj w tej okolicy. No i jak wrażenie z dzisiejszej nocy muzeum? No kapitalne, także mi się bardzo podobało. Zapomniałem sobie albo po prostu umknęło mi, gdzieś tam w podstawówce, kiedy były wycieczki wszelkiego typu, wiadomo, całą klasą, albo byłem chory, albo jakoś nie mogłem. No i dlatego mi minęło 32 lata i nigdy nie byłem na zamku w Będzinie. Dopiero niedawno właśnie noc muzeów stała się takim pretekstem, żeby się wybrać. Koleje czy co się postało, zwiedziło. Teraz jestem w Pałacu Mieroszewskich, w sumie też pierwszy raz. Podczas nocy muzeów w Będzinie na terenie pod zamkiem odbyły się również pokazy Teatru Ognia.